Mogliśmy dziś słyszeć fragment proroka Jeremiasza, w którym prorok dzieli się tym, jak przeżywa prześladowanie, które go dotyka. Równocześnie czytając ten fragment, ale także i inne, spotykamy się z takim proroczym, uprzedzającym opisem cierpienia Jezusa. Izajasz, Jeremiasz to dwaj prorocy, którzy są prześladowani z powodu słowa głoszonego, wzywającego zwłaszcza do nawrócenia. Są niewinni i są zapowiedzią cierpień Jezusa niewinnego za nasze grzechy. Oto Jeremiasz pisze tak: Pan mnie pouczył i zrozumiałem, wtedy przejrzałem ich podstępki. Ja zaś jak potulny baranek, którego prowadzą na zabicie, nie wiedziałem, że powzięli przeciw mnie zgubne plany. Zniszczmy drzewo w pełni jego sił, zgładźmy go z ziemi żyjących, a jego imienia niech już nikt nie wspomina. Miałem kiedyś okazję, mianowicie kierowca grupy pielgrzymkowej, której przewodziłem, zaproponował mi, żebym poszedł poza to miejsce, poza to obozowisko, żeby zobaczyć, jak zabijają baranka. Pytałem, dlaczego? No mówi, to jest niezwykły widok. Inne zwierzęta, kiedy są zabijane, czy są prowadzone na miejsce uboju, opierają się, czując śmierć, instynktownie oczywiście. Natomiast baranek w sposób wyjątkowy nie opiera się, natomiast jego, byśmy powiedzieli po ludzku, mina, łzy, które się pojawiają, są po prostu wstrząsające. Zrezygnowałem z tego widoku, ale sobie pomyślałem, jak bardzo prorok dobrał to właśnie zwierzę, żeby wyrazić tą niewinność, także tą bezradność, także tą uległość, najpierw w odniesieniu do swojego cierpienia z powodu prześladowców, a później także z powodu tego, że to właśnie w taki sposób Jezus był prowadzony na ukrzyżowanie. Prorok także daje nam drugi obraz, mianowicie drzewa, które nie powinno być ścięte, a jednak jest ścinane, aż żal jest, że nie będzie już rosło. Jesteśmy przyzwyczajeni do pewnej gospodarki leśnej. Są plany, przewiduje się, kiedy drzewo jest najlepiej ściąć. Niektóre tylko zostawia się dłużej. Przycina się młode drzewa po to, żeby pozwolić w sposób właściwy rosnąć tym drzewom, które są przeznaczone do tej gospodarki, żeby po osiągnięciu odpowiednich rozmiarów je ściąć właśnie dla celów przemysłowych. W tym czasie, kiedy prorok opisuje swoją mękę, swoje prześladowanie, każde drzewo było szanowane. Nie było mowy o tym, ażeby wycinać po to, aby zostały tylko te, które mają właściwe rozmiary, rozrosnąć się. Przejmujące obrazy pokazujące niepotrzebną śmierć, cierpienie proroka niewinnego, tylko dlatego, że ośmielił się głosić Słowo Boże wzywające do nawrócenia. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki.